Dzień dobry, panie Robercie. Zapraszam do naszego mobilnego studia. Wszystko jest prawie tak samo jak wszędzie, tylko jest trochę lepszy klimat. Cześć. Dzień dobry. Bardzo dobry klimat. Selfie. Bo ty nie jesteś w ogóle internetowy człowiek, nie? Kto cię namówił do spektaklu o selfie w ogóle? No, moja agentka. Niezła agentka z niej w takim razie. Niezła agentka. Bardzo dobra agentka. Trochę, a nawet więcej niż trochę przed momentem rozmawialiśmy sobie o tym, że właśnie ten świat, który wy w spektaklu opowiadacie, tak się zakorzenił, że właśnie i starsi, i młodsi się w nim gubią. Niby dzięki selfie pokazujemy, wiesz, kontakty, których do tej pory nie mieliśmy, albo pokazujemy, że to nasza grupa znajomych jest Bóg wie jak duża, a w realu to jest marne, no. Ja myślę, że to jest tak, że dwa punkty w przestrzeni się gdzieś tam muszą spotkać i to jest dane z góry. I teraz droga tylko, którą muszą wykonać poprzez te media nowe, jest dłuższa, czasami pełna zakrętów. Ja to mówię z uśmiechem, bo oczywiście w tym ujęciu Piotra Jaska, który jest autorem sztuki, to jest komedia, więc chciałbym czasami też... Czasami to jest komedia, tak. Tak, słyszałem przed chwilą fragmenty rozmowy dotyczącej kontaktu z internetem czy ze zjawiskami dzieci i to jest rzeczywiście porażające. Natomiast, żeby wyjść troszkę nieco z tego klimatu, to my przedstawiamy w tej sztuce taki dość zabawny splot wydarzeń, który to selfie, internet i możliwość porozumiewania się na odległość przez internet proponuje. I to jest, no to jest zabawny splot zdarzeń, po prostu sztuka dla matek, ojców, synów i dzieci. No. Nawet tych takich już po 30. Po 30 dzieci, którym dorośli szukają związku, tak? Trochę to tak wygląda, że starsi, ja gram ojca, syna, który wypycha syna do świata i do znalezienia sobie partnerki. I podobnie z drugiej strony Dorota Pomykała gra mamę, która z kolei Julię Kamińską wypycha do świata i próbują to robić właśnie przez selfie, przez internet. I zadziwiające jest to, że po oczywiście szeregu śmiesznych, zabawnych sytuacji to się udaje. No, wiesz, swata nie jedno ma imię, tylko kiedyś się swatało inaczej, dzisiaj rzeczywiście narzędzi do wyswatania jest więcej. No. Tak, wszystkich aplikacji, które, wiesz, ja ostatnio przeżyłem to tylko przy okazji z przyjaciółmi, którzy są homoseksualistami. Nagle widzę, że odwracają się przy stoliku w restauracji, machają do kogoś, kto jest za szybą. Za szybą stoi sympatyczny młody człowiek. Aha. Spotkali się na aplikacji, no. Na aplikacji, na której wiemy o sobie wszystko. Jakie mamy wymiary, rozmiary profil i czego chcemy, wiesz. Wszystko. Ale nawet nie w odniesieniu do przyjaźni, tylko w odniesieniu nawet i do seksu. No tak to się, tak to wygląda. Pan jest na ten świat gotowy, panie Robercie? Proszę pana, nie do końca chyba. Ja, no, jestem odpowiednio chyba, odpowiedniej dawce sceptyczny, jeśli chodzi o nowe media zupełnie. Patrzę też bardzo uważnie, jak synowie na jakie zjawiska reagują w tej materii i uważam, że ta odrobina sceptycyzmu, takiego zdrowego po prostu, żeby nie szaleć, nie... Tak, żeby jedynym wyjściem nie było zabieranie kabla do komputera albo tabletu do pracy, nie? No więc właśnie, że ta oferta jest bardzo cywilizacyjna, jest bardzo ciekawa i korzystna w gruncie rzeczy. Czy moim zdaniem per saldo, ale to nie znaczy, że trzeba się zachwycać jakimiś zjawiskami, które potencjalnie niosą niebezpieczeństwo. Ale czy, rodzicu drogi, jesteś gotów do tego, żeby ze swoimi dziećmi rozmawiać jak równy z równym o tym właśnie, co internet im daje? Nie ma szans. No właśnie, nie ma oni szans. Wiedzą trochę więcej od siebie, niby. To znaczy nie więcej, to znaczy oni wiedzą to w innym paśmie w ogóle. To znaczy, że my nie mamy do tego dostępu, ponieważ to jest tak, jakby chcieć wejść do wyobraźni dziecka, co jest niemożliwe. My tylko widzimy częściowo jakieś zjawiska, natomiast no, zjawisko łapania Pokemonów na przykład na ulicy. No ja tego nie kompletnie tego nie rozumiem, to jest absolutnie bez sensu. A znam rodziców, i tak się którzy... przyglądałem, ile to potrwa i wiedziałem, że niedługo. I omyliłem się może o jakiś tydzień, że rzeczywiście odrzucam. Już nuda, już nie. To niby nuda, ale znam ludzi, którzy organizowali wyjazdy po Europie dla swoich dzieci, żeby one mogły nałapać lepsze Pokemony niż ci, którzy zostali tylko w Polsce, wiesz. No to jest najlepszy dowód na to, że rodzice czasami się bardziej wkręcają, mówiąc językiem młodzieżowym, niż dzieci.
tyle samo, ile niebezpieczeństw niesie tyle samo pozytywów. I teraz tak samo jest w szkole, na każdym kroku, wychodząc do rzeczywistości, te proporcje są podobne. Ponieważ to jest emanacja, ta wirtualna przestrzeń, ten internet i wszystkie zjawiska związane z tym są emanacją rzeczywistego świata. I w proporcjach zagrożeń i korzyści podejrzewam, że są podobne. Że jest to podobne. No. A wyobraźmy sobie taką sytuację. Facebook mówi, dajcie nam jeszcze chwilę, a będziemy największą globalną telewizją świata. Będziemy angażować wszystkich, którzy robią coś live. Wyobrażasz sobie taką sytuację, że z grupą swoją teatralną stajecie na scenie, ale gracie ze świadomością, że ogląda to tylko i wyłącznie widz, który ma telefon, tablet i na fejsie was ogląda. Po prostu live. Grałbyś inaczej? Zagrałbyś w ogóle? Nie, no zagrałbym oczywiście tak samo, ale ja myślę, że to już jest możliwe, że to jest, że ten klik, jeszcze chwila i będzie ten klik, tak, prawda? Tak jak przecież nie wyobrażaliśmy sobie, że można dzwonić z innego telefonu niż komórkowy, nagle z Facebooka można dzwonić, tak, mając grono przyjaciół można telefonować, więc co nie zmienia faktu, że my jednak jedziemy, dzisiaj na przykład jedziemy za chwilę do Puław, do żywych ludzi. Ja też wracam po paru latach do teatru żywego i to jest fascynujące dla mnie, spotkanie z żywym widzem. Może to transmitować każda telewizja na świecie, ale to coś, co istnieje tylko tego wieczoru między widzem a grającymi, to co nas jakby no, nakręca, tak? To co słyszymy, reakcje publiczności na żywo, to jest bezcenne i tego nic żadna telewizja nie jest w stanie przetransmitować po prostu, bo to jest coś unikalnego. Z Piotrem Głosowskim wczoraj rozmawialiśmy o tym, że dzisiaj właśnie jest też tak, zależnie od sztuki oczywiście, ale że pojawił się taki moment szukania drugiego, trzeciego, czwartego dna, którego teoretycznie w sztuce nie było, ale nagle z uwagi na sytuację, nie wiem, społeczną, polityczną, ludzie zaczynają szukać. Śmieją się tam, gdzie teoretycznie nie powinni, albo wzruszają, nie wiem, mruczą tam, gdzie nie powinni, albo reagują na rzeczy, które wydawać by się mogło nie są żadnym komentarzem, ale w ich mniemaniu są aktualne. No tak. No myślę, że ludzie tutaj się nie zmieniają, że szukają tego komentarza wcześniej, tak jak szukają wskazówek, żeby, nie wiem, żeby dobrze zagłosować, żeby dobrze wypaść w tym świecie, który, nie wiem, żeby nie popełnić jakiejś gafy. Ja myślę, że bardzo często te postawy kształtują się dzięki w ogóle naszym, dzięki tej ofercie, która płynie gdzieś tam z mediów również, ale i także i z teatru, z kultury. No, gdzieś ludzie poszukują po prostu wskazówek, bo moim zdaniem no, trochę się gubią. Jest bodźców tyle dla młodych, starszych i tak dalej, że rzeczywiście coraz częściej jest deficyt takich przewodników, no, w jakimś sensie. Wierzę, że taka scena dzisiaj może to ułatwić, albo może takiego przewodnika zastąpić. No, no my gramy oczywiście farsowo i gramy dla zabawy. No, ileż można płakać? Tak. Nie ma się. Dokładnie. My mamy i tak mamy skłonności do narzekania na rzeczywistość. Bardzo dobrze. Jeden naród na świecie taki niech będzie. No, jesteśmy narodem wybranym, Robert Pamiętaj. Musimy cierpieć za miliony. Tylko kto nas wybrał? Tak? Pytanie, kto nas wybrał? Myślę, że nie jesteśmy, mówiąc już serio, chociaż to trudne po tym, co powiedziałeś. Nie jesteśmy narodem wybranym, jesteśmy tacy sami. Patrzę na, przecież Brexit był przed chwilą. No. Niby taki naród, no, wielki, potężny, a jednak wyszedł z Unii Europejskiej. My jesteśmy z hukiem i też to będzie trwało. My jesteśmy w zupełnie innym momencie, w dobrym momencie moim zdaniem. Nie zdajemy sobie z tego sprawy, w jak dobrym, że nigdy tak długo nie mieliśmy możliwości żyć w wolnym świecie. Że jednak jesteśmy bardzo, mobilizujemy się w takich momentach historycznych. Zaczynamy budować. Przecież to miasto dźwignięto z ruin. Bez względu na systemy, które temu towarzyszyły, to jednak w tym czasie odbudowano to miasto. Zresztą w ogóle akurat zatrzymaliśmy się w miejscu bardzo symbolicznym, bo ta rotunda, która jest jednym z symboli Warszawy, zniknie za chwilę i to będzie zupełnie coś innego. I tak jak mówisz, jest czas na rozwój, a mam wrażenie, że mimo wszystko zaprasza się nas, żebyśmy się bardzo mocno cofnęli, zbudowali umowny mur wokół i przeczekali te wszystkie czasy, będąc jak najbardziej narodowymi. Nawet jak radia się słucha dzisiaj, to każda firma, która się reklamuje, prawie, mówi, ale to jest polski produkt, to jest polska tabletka, to jest polska gazeta na przykład. Ludzie sobie wpisują w tytułach, że to jest polski nadawca i polski wydawca. To jest szaleństwo. No.
No bo tak. Ty jesteś polskim aktorem, tak? Ja jestem międzynarodowym aktorem. Ja jestem polsko-niemieckim dziennikarzem. Ja pilnuję porządku na granicy polsko-niemieckiej, grywam w serialu Policajerów. No właśnie. I gram komisarza Pawlaka, który na granicy w Słubicach jest szefem posterunku polsko-niemieckiego. No, no. I gram po niemiecku. Ale mówiąc, że ciebie jeszcze to wpuszczają, wiesz, jak przyjdą kontrole na granicy. No Schengen, no. Ale wiesz, do czasu. Ja pamiętam te nieustające kontrole za NRD jeszcze, jak wyjeżdżałem, myśmy już mogli wyjeżdżać do Berlina Zachodniego. Ja do niego jeździłem. O jest, to były nie czasami upokarzające. No. Kiedyś musiałem się rozebrać przed jakąś miłą NRD-owską różanopalcą z pławaczką taką rozbudowaną. To było szaleństwo. Dzisiaj tego szaleństwa nie ma i moim zdaniem należy się z tego cieszyć. Są takie momenty, myślę, że w życiu każdego kraju czy narodu, że umacniają się postawy izolacyjne, takie izolacjonistyczne. I nacjonalistyczne czasami. I nacjonalistyczne, naturalnie. To jest, ja nie wiem z czego to wynika, bo ja nie mam... Chyba ze strachu, kurczę. No. Ale strachu przed czym? Przed innymi, nie? Albo nie wiem, przed tym, że... No bo myślę o człowieku, który może na to wpływać i zachodzę w głowę, za przeproszeniem, że ten nie jest człowiek, który za dużo świata zwiedził, że może to stąd wynika. Ja wiem, ale budowanie potęgi też takiej wyobrażonej daje mu pełną siłę, pewną siłę. Tak. I my jesteśmy w tym specami. To znaczy, ja pamiętam z całym szacunkiem, bo tutaj... mamy Lepera, który przed chwilą przejeżdżaliśmy koło jego biura, tak, że dawanie takiej mocy wpływania aż tak dalece na zachowania ludzi jest moim zdaniem mocno przesadzone, a to też w pewnym sensie w tym świecie wirtualnym właśnie buduje siłę pewnych odruchów i zwracania uwagi na liderów. Tak? Myślę, że w gruncie rzeczy, ponieważ nie ma autorytetów, jest bardzo mało autorytetów, to te postawy... O, dostaliśmy sygnał, że źle mówimy. Nie, dostaliśmy sygnał, że migacz nie wystarczy, powinienem wysiąść, przeprosić pana, że zajadę. To jest też fajne, nie? A migacz był. Migacz był, wszystko tak, było, ale pan się spieszy, no ale widzisz, no. Stówka po mieście to jest dopiero prędkość, nie jakieś tam 30. Poszedł. Także myślę, że w proporcjach to nie odbiega od żadnego etapu wcześniejszego rządów. Natomiast no my mamy niestety problem z podziałem. No, zresztą ma go Europa też. Przecież przez Europę przetaczają się w gruncie rzeczy w tej chwili ruchy nacjonalistyczne czy takie... Jak je nazwać. U nas jest bardzo trudno, bo prawica nie jest prawicą, lewica nie jest lewicą. To prawda. Prawica rozdaje więcej niż rozdawała lewica. No, ale i tak płynnie przeszliśmy na temat polityki, w ogóle nie chciałem, o której w ogóle nie chciałem rozmawiać. Ja też. My taką mamy umowę z widzami, że w piątek w ogóle nie gadamy o polityce, ale czasy są tak polityczne, że hej, no. Nie, no właśnie to jest zbyt są polityczne moim zdaniem. Ale to widać w teatrze? Gdzie jeszcze nie? Bo wie, w muzeach widać, na przykładzie Gdańska na przykład, nie? Że no, tam sąd pomógł w tym wszystkim. Minister kultury ma więcej władzy nad Muzeum II Wojny niż miał i tak dalej. No. Można politykę historyczną układać inaczej. Ale zastanawiam się, czy ta sytuacja międzynarodowa, już nie tylko Polska, ma wpływ na to, co jest na afiszu dzisiaj? Twoim zdaniem? Nie sądzę. Nie. Ja myślę, że to jest jednak, chociaż no w takich teatrach jak Polski we Wrocławiu, to ma wpływ. Natomiast nie wiem, czy to idzie od góry, czy od dołu. Czy to idzie od ministra kultury, czy to idzie od... A co, tak na wszelki wypadek zrobimy taką sztukę, żeby się ministrowi spodobała? Wiesz. Nie sądzę, żeby tak było. Nie sądzę. Czyli wciąż jesteście ludźmi wolnymi. Z drugiej strony, wizja wolności takiej przez obrażanie wszelkich autorytetów. Oglądałem z przerażeniem jakąś na YouTubie dyskusję sprzed jakiegoś czasu na temat tego prowokacyjnego przedstawienia tego Chorwata, nie pamiętam nazwiska. Ta wizja wolności, w której niweczy się w zasadzie wszystkie do zera, wszystkie autorytety, wizja prowokacyjnej wolności, też mi się nie do końca podoba, więc na swój sposób... Najtrudniejsze jest szukanie złotego środka, nie? Ale trzeba próbować, no nie ma innego wyjścia. No. Zamiast szukać złotego środka, trzeba byłoby szukać ludzi przyzwoitych, no tych, których ubyło ostatnio w dużym stopniu. Zastępowalność pokoleń nie następuje jakoś. I nie ma,
no bo wymaga się bardzo określonych podstaw, postaw żywych, kolorowych. A myślę, że ta przyzwoitość, której hołdował na przykład profesor Władysław Bartoszewski, jest gdzieś indziej. Ja jestem na przykład bezpartyjnym patriotą i wiem to dzięki profesorowi Bartoszewskiemu, który ten termin ukuł. Mhm. Powiedział, ja jestem bezpartyjnym patriotą i takich bezpartyjnych patriotów mamy większość w gruncie rzeczy. Tak, i oni nie nadążają za tymi wyborami, tylko, prawda? Że dzisiaj ty możesz to powiedzieć i koniec. Nie potrzebujesz do tego legitymacji, nie potrzebujesz, żeby ktoś ci to wydziergał tutaj i tak dalej. Po prostu tak czujesz i tak się zachowujesz. A dzisiaj jest tendencja do tego, żeby przejść przez komisję, która ci powie, tak, jesteś. Ja tak widzę, że rzeczywiście zasługujesz, nie? Ja, to jest niestety ta trzecia droga i z jednej, z drugiej, z trzeciej strony dostajemy po prostu po głowie. My, bezpartyjni patrioci, ludzie, którzy siłą rzeczy, jak intensyfikują się zjawiska takie partyjne, partyjniactwo, polityczkierstwo, bo trudno to nazwać polityką, odsuwani są gdzieś tam na bok, po prostu. Albo sami schodzą, nie? Bo albo to jest trochę tak. Ja się sam usuwam, bo właśnie. Dokładnie, o to chodzi. I myślę, że w przypadku tych bezpartyjnych patriotów jest więcej w związku z wiekiem, to znaczy, że oni się pojawiają. Ja pamiętam siebie nie potrafiącego wybrać w latach początków, jak się to wszystko zaczynało. Pomyślałem sobie, nigdy tego nie zrobię, nigdy nie wstąpię do żadnej partii, bo widzę, co się dzieje, tak? Nie jest to droga trudna. Dzisiaj żałuję na przykład, że nie podjąłem jakiegoś partyjnego wyzwania, ale zostałem już. Ale chciałbyś, to był plan, żeby po prostu działać lokalnie w strukturach nisko, czy aż, wiesz, wylądować na wiejskiej? Nigdy o tym nie myślałem. Nie żałujesz, że nie jesteś posłem, tylko żałujesz, że się nie dołączyłeś do struktury. Wiesz co, ja bardzo dużo w nadziei wiązałem z takim obywatelskim samorządem. To znaczy to zaskutkowało, bo mamy dzięki tym samorządowym wyborom, które ja dużo bardziej cenię niż te polityczne, mamy kilka miast, które zyskały, mam na myśli przede wszystkim mój kochany Wrocław, który dzięki tym samorządom, które doszły do władzy, zyskały kształt taki, jaki mają, a mamy parę miast, którymi się możemy pochwalić. To jest Poznań, takie miasta, które prawie... Gdynia, Wrocław, Gdańsk, Kraków, Gdańsk, to jest sukces samorządowców, prawda, którzy przy tych samorządach ta polityka nie była aż tak ważna. Ale też dlatego, że tam masz konkretne nazwisko, konkretną osobę i też blisko do rozliczenia, prawda, to się tak nie rozmywa, nie jesteś w stanie tego rozmyć, tylko wiesz, kto za co odpowiada, nie, u ciebie to na prawda, osiedlu, to w gminie, jest czy w dzielnicy. Tak, tak. To jest taki... No. No, Wrocław, zaczynamy się rozmarzać, ponieważ ja 60 km od Wrocławia urodzony, więc... Tak? No, Dolnoślązak. Dolnoślązak. Znaczy, no widzisz, dlatego tak dobrze nam się rozmawiało, tak myślę. Nie obrażając oczywiście innych regionów. To jest bardzo ciekawy region, bardzo ciekawy region, mentalnie moim zdaniem unikalny, jeśli chodzi o zbiór takich, o to, co tam się stało po wojnie, to moim zdaniem to jest najlepsza szkoła dyplomacji, którą planowałem w ogóle kiedyś robić w Oleśnicy, skąd Zbyszko Oleśnicki przecież pomagał wygrywać z Zakonem Krzyżackim. Robert Gonera, bardzo dziękuję. Selfie dziękuję dzisiaj bardzo. W Puławach. Powodzenia. I wszystkiego dobrego. Mało o tym powiedziałem, ale zapraszam serdecznie. Nie, ale to musimy selfie sobie. Jutro w Rudzie Śląskiej gramy. Robert, wiesz. Ruszyliśmy w... Jaki jesteśmy jest cały czas na emisji? Tak, na żywo jesteśmy cały czas. I żeby zrobić dobre selfie, co trzeba zrobić? No trzeba się umówić, uśmiechnąć i już. Ciach, bach. Okay, dobra. Ja też sam nie robię tego selfie tak często, ale... O, poszło. Tak, w normie. Bardzo było miło. Dziękuję. Miłego dnia wszystkim. Wszystkiego dobrego. Cześć.